Witam, przedstawiam mostek Dartmoor Fury V3 o długości 35 mm, pod kierownicę 25,4. Pierwszy raz z tym mostkiem zetknąłem się wiele lat temu, w okresie kiedy miałem jeszcze rower dirtowy. Od tego czasu mostek przeszedł dwie kuracje odmładzające. Fury stał się po nich nieco lżejszy i wprowadzono nowe rozmiary. Obecnie możemy go dostać w 5 kolorach, dwóch długościach 35 i 45 mm i zainstalujemy w nim kierownicę o średnicach 25,4, 31,8 lub 35 mm. Ja wybrałem najkrótszą wersję pod kierownicę calową, która w tym rozmiarze waży 158 gram. Dla porównania jeszcze krótszy Mikron waży 152. Fury to mały, ale mocny mostek skręcany solidnymi śrubami M6, więc naprawdę trzeba mieć talent, żeby go uszkodzić. Co jakiś czas Dartmoor stara się odświeżyć tą konstrukcję, dodając nowe kolory anody, która klasycznie dla tej firmy do najtrwalszych nie należy. Ciężko też ukryć fakt, że Fury ma już sporo lat na karku. Widać to szczególnie po jego kształcie, który odbiega od nowoczesnych, bardziej finezyjnych mostków, nadrabia jednak swoją solidnością i ceną oscylującą w granicy 140 zł. W dzisiejszych czasach mamy już naprawdę duży wybór i dobre, lekkie modele można spokojnie znaleźć poniżej 100 zł, ale jeśli potrzeba Ci solidnego, w miarę taniego kolorowego mostka, który później będzie trzymał dobrą cenę przy sprzedaży, dodatkowo chcesz wspierać polską firmę, do czego gorąco zachęcam, to Fury'ego mogę szczerze polecić. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!